Witam. Czy mnie słychać dobrze? Okej. Nazywam się Piotr Siwczak, jestem administratorem systemów Allegro. Zajmuję się głównie zarządzaniem farmami serwerów, czyli skalowaniem konfiguracji, zarządzaniem konfiguracją, deployowaniem maszyn. I o tym też dzisiaj będę mówił. Tutaj mi się pomylił nagłówek slajdu, powinna być agenda. Na początku powiem trochę o tym, jakie serwisy wchodzą w skład Allegro, na czym działamy, jak wygląda nasza infrastruktura. Potem powiem ogólnie o rodzajach farm serwerów, do czego są wykorzystywane. Potem powiem o takich best practices, których używamy, zajmując się z farmami w Allegro, zarządzając data center całym. No i na końcu ten ostatni punkt, farmy serwerów Allegro, to będzie omówienie włącznie z wskazaniem konkretnych rozwiązań, jak wygląda życie serwera od deploymentu po jego wywiezienie z serwerowni. No i na końcu będą pytania. Więc tak jak mówiłem, zaczynamy od pokazania, co jest w naszym portfolio. Działamy głównie w regionie tutaj Europy Centralnej i Wschodniej. W tej chwili w samej Polsce mamy kilkanaście serwisów odpalonych. Wszystkie one korzystają z naszej infrastruktury, ta liczba cały czas rośnie, się dynamicznie rozrasta, także często mamy sytuację taką, że przychodzi ktoś do nas i mówi: odpalamy kolejny serwis, za miesiąc mają być serwery, wszystko pokonfigurowane, odpowiednia infrastruktura i ma to działać. Także od strony naszej, administratorów, jest to dosyć takie, powiedzmy, dynamiczne środowisko powodujące dużą ilość różnego typu perturbacji i wyzwań. Jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, to w tej chwili, tak jak mówiłem, w naszej serwerowni jest hostowanych około 15 serwisów. Posiadamy dwie serwerownie w różnych lokalizacjach i w tych dwóch lokalizacjach mamy rozmieszczone trzy środowiska: produkcję, backup i testy. Jak się pewnie domyślacie, w pierwszej serwerowni jest całe nasze środowisko produkcyjne, w drugiej jest backup i działają one, powiedzmy tak sobie, mniej więcej w trybie hotspur, bo wiadomo, że online'owo w przypadku awarii jednej serwerowni takie skomplikowane środowisko jak Allegro nie przeniesie się od razu automagicznie do serwerowni drugiej, ale mamy procedury i schemat działania, który pozwala to zrobić we względnie krótkim czasie i podnieść całą naszą infrastrukturę z innej lokalizacji. Te dwa środowiska, produkcja i backup, one są w miarę podobne, natomiast różnią się takimi małymi szczególikami i musimy je traktować niestety jako dwa oddzielne środowiska. No i najwięcej chyba problemów przysparza nam środowisko testowe, to jest środowisko dla naszych deweloperów. Musimy tam mieć taką mniej więcej kopię Allegro, natomiast to się wszystko często zmienia, często musimy rekonfigurować te maszyny, dodawać, usuwać i tak dalej. Jeżeli chodzi o liczbę serwerów, to mamy ich w tej chwili samych PC-tów. PC-ty, mówię, takie maszyny oparte o architekturę Intela, bądź też na procesorach AMD powyżej 2000. Do tego jeszcze kilka większych maszyn. No i one pełnią różne funkcje. Mamy farmy WWW, serwerów kaszujących, file serwerów, demonów, baz danych, serwery aplikacji, jeszcze tutaj nie wypisałem, różne architektury i różne systemy operacyjne. No i właśnie tak mniej więcej wygląda całe, tutaj już mówię ogólnie o data center, czyli z reguły jak patrzymy na data center, to jest miks różnych systemów operacyjnych, procesorów, sprzętu od różnych vendorów, działający sobie razem. No i to data center z reguły przy większych serwisach pogrupowane jest w mniejsze takie jakby wyspy, zbiory maszyn o wspólnej konfiguracji pełniące wspólną rolę, które nazywamy farmami serwerów. No i to mniej więcej graficznie tak wygląda. Mamy jakieś serwery cache, serwery www, serwery bazodanowe i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych grup serwerów ma inne wymagania co do konfiguracji, inne systemy są tam potrzebne, natomiast jedna cecha wspólna, że zawsze jest tam dużo maszyn wrzuconych. Jeżeli chodzi o zastosowania farm serwerów, no to load balancing, z którym pewnie większość tutaj z Was się na co dzień spotyka, failover, skalowanie aplikacji, to jest trochę, powiedzmy, bardziej
może egzotyczne zastosowanie, znaczy nie skalowanie aplikacji, tylko zrównoleganie obliczeń, o, miałem to na myśli. No i jeszcze hosting, zaraz omówię właśnie te zastosowania. Load balancing i fault tolerance to chyba nikomu nie trzeba tutaj jakoś, powiedzmy, omawiać takich podstawowych rzeczy. No mamy load balancer, który dba o to, żeby obciążenie na farmę serwerów było rozrzucone równomiernie, żaden z nich nie został przeciążony. W przypadku awarii jednego serwera ruch na niego powinien być wyłączony i skierowany na inne serwery. I z takich metod najbardziej popularnych to round robin DNS, URL hashing. Można też wykorzystywać F5, tak jak w Allegro robimy, czyli hardware'owy load balancer, który ma już feature'y, że tak powiem, o wiele bardziej skomplikowane. Następna rzecz, wykorzystanie klastrów, to jest zrównoleganie obliczeń. Jest to, od paru lat jest to alternatywa dla dużych maszyn SMP, które mają powiedzmy tam po 128 core'ów lub więcej. Jak to działa? Jest to możliwe dzięki specjalnym bibliotekom Message Passing Interface. Pisze się kod dokładnie taki sam jak wielowątkowy, znaczy dokładnie, powiedzmy przypominający, działający na takiej samej zasadzie, natomiast zamiast linkować z bibliotekami systemowymi, linkujemy do wszystkie komendy związane z rozpraszaniem obliczeń, linkujemy do biblioteki MPI. Biblioteka MPI pozwala, ten message passing interface pozwala na odpalenie poszczególnych wątków aplikacji na różnych nodach w klastrze i komunikację i synchronizację poprzez TCP/IP. Jak wygląda taki klaster od strony technicznej? Z reguły mamy head noda i zestaw worker nodów. Na head nodzie działa scheduler, czyli po polsku mówiąc system kolejkowy, i resource manager. Resource manager bada cały czas stan klastra obliczeniowego, patrzy ile jest procesorów zajętych, ile jest pamięci wolnej i zgłasza te zasoby do systemu kolejkowego, a do systemu kolejkowego wpadają zadania od userów i każdy user sobie mówi, ile potrzebuje CPU, ile pamięci, to jest tutaj gdzieś powiedzmy przedstawione. I system kolejkowy, mając wiedzę o tym, ile jest zasobów wolnych na klastrze, w taki sposób szereguje zadania, żeby zmaksymalizować zużycie klastra jako całości, jego tam CPU utilization, a także zrobić tak, żeby userzy jak najkrócej czekali na output, bo tutaj specyfika tych zadań jest trochę inna niż w takim przetwarzaniu typu HTTP, gdzie mamy krótkie czasy odpowiedzi i właściwie ciągle strumień nowych żądań. Z reguły jest tak, że policzenie jednego jobu może trwać nawet do miesiąca czy tam półtorej. I tak jak powiedziałem, jest to w tej chwili nawet rozsądna alternatywa dla architektury NUMA ze względu na standardy dotyczące prędkości połączeń, bo dzisiaj standardem jest 10 gigabitów na sekundę, bądź też w klastrach obliczeniowych także InfiniBand, który pozwala na MPI-owi na powiązanie dwóch nodów w klastrze z pominięciem stosu TCP/IP i naprawdę szybką komunikację. No zbliża się to gdzieś prędkościowo i wydajnościowo do NUMY, jest od superkomputerów o wiele tańsze, także centra obliczeniowe, jest taka tendencja, że liczba sprzedawanych maszyn typu Cray, SGI spada na rzecz właśnie tego typu rozwiązań. Następny typ farm serwerów to są farmy serwerów wirtualnych, czyli to, co jest jakby backbone'em czegoś, co nazywa się ostatnio szumnie cloud computingiem. Tak naprawdę to Amazon, EC2 i VMware Enterprise Cloud bodajże, tak, to wszystko jest zbudowane tak samo, czyli na bazie hypervisorów. I jak to wygląda? Na samym dole pod wszystkim mamy storage, który jest wystawiany do wielu maszyn jednocześnie, ten sam wolumen, to jest ważne, maszyny fizyczne współdzielą ten storage i na storage'u jest zakładany file system, a na nim są wrzucane maszyny wirtualne. Te maszyny chodzą na hypervisorach, które są ulokowane na
fizycznych maszynach, czyli tych Enterprise Servers. Tak naprawdę tą głównym fajną rzeczą jest storage współdzielony do zapisu na wiele maszyn, bo umożliwia tym maszynom przechodzenie sobie dynamicznie pomiędzy hypervisorami, tak zwany live migration, co umożliwia takie rzeczy typu robienie load balancingu na serwerach, albo też wyłączanie ich na noc, kiedy są niepotrzebne, bądź też HA. Czymś fajnym, co jest ostatnio popularne, jest też API do środowisk wirtualnych, czyli libvirt, który jest chyba rozwijany głównie przez Red Hata. To jest taki interfejs, który w jeden sposób definiuje możliwości zarządzania maszynami wirtualnymi, czyli nieważne, czy łączymy się do KVM-a, czy do Xena, czy do VMware'a, chociaż nie wiem, czy oni to mają w pełni zaimplementowane, używamy takich samych komend, żeby operować na maszynach wirtualnych. Także ten rynek się też standaryzuje, no i w sumie to jest fajna sprawa, bo niedługo nie będzie ważne, czy mamy pod spodem Xena, czy KVM-a, czy VMware'a, będziemy mogli tymi samymi toolsami operować na nich. To jeżeli chodzi o typy farm serwerów i teraz z czym się wiąże administrowanie farm serwerów. Tak jak powiedziałem, administrujemy dużą liczbą różnorodnego sprzętu, różnych systemów od różnych vendorów, różnych procesorów, na różnych procesorach. To, że każda farma ma swoje specyficzne wymagania, to jest trochę truizm. Następny punkt to jest PC-ty, czyli brak zarządzania. Jest taki trend, nie wiem, Google na przykład kupuje do swoich farm gołe płyty główne, je wstawia w raki. No i w sumie zdziwiłbym się, jakby tam było jakiekolwiek możliwość zarządzania inwentaryzacji tego poza tym, co czyta system operacyjny. Dalej takie PC-ty są z reguły kupowane na takiej zasadzie, że będzie to klaster, czyli tak naprawdę niezawodność nie jest super ważna, czyli możemy kupić tańszy sprzęt, który się częściej psuje, co owocuje tym, że taka farma, w takiej farmie przy dużej ilości maszyn, przy powiedzmy braku jakiegoś zgłaszania błędów, zarządzanie, mamy do czynienia z częstymi awariami, co się czyni to zarządzanie dosyć trudnym. Tak samo dużo maszyn powoduje to, że gdzieś musimy przechowywać o nich informacje, to znaczy gdzie one są, jaką rolę pełnią, jakie mają IP, ile RAMu i tak dalej, i tak dalej. Czyli potrzebujemy jakiegoś repozytorium informacji, które efektywnie będzie to gromadzić. Dla jednej maszyny nie jest to zbyt duży problem. Jednak chyba największym takim problemem, któremu zresztą każdy system podlega, jest rozkład, czyli mamy coś takiego, że stawiamy sobie nową serwerownię, instalujemy systemy, wszystko jest fajnie, natomiast ten system zaczyna żyć sobie, idzie na niego ruch i tak dalej, i tak dalej, i są wprowadzane zmiany. I zmiany możemy wprowadzać na dwa sposoby, albo możemy je autoryzować w pełni, czyli je bardzo dobrze przygotować, tak żeby te farmy serwerów po tej zmianie działały, były spójne i tak dalej, albo co się częściej zdarza, robimy zmiany na szybko, typu wzrasta nam ruch, tak, i mówimy, no to musimy dołożyć dwie szafy serwerów, dokładamy je, ale nie ma zasilania, skrobimy się po głowie, a to weźmiemy z PDU obok, robimy girlandę z kabli jedną, potem podłączamy do switcha w drugiej szafie i w sumie to z takiego tymczasowego rozwiązania bardzo często robi się taka permanentna prowizorka i bardzo łatwo doprowadzić do stanu z tego drugiego zdjęcia. Jeżeli chodzi w takim razie o zasady administrowania, czym się trzeba kierować. Główną rolą administratora, tak mi się wydaje, z mojej praktyki wynika, jest utrzymywanie porządku na farmie serwerów, to znaczy dbanie o to, żeby na przykład przypadkowo nie zaorać jakiegoś ważnego serwera, o którym myślałem, że jest serwerem www, który jest tam powiedzmy 200, a tymczasem to był jeden z dwóch serwerów, które działały w failoverze i gdzieś tam mi się coś zapodziało. I w sumie wszystkie działania powinny prowadzić do unikania takich sytuacji. Osiąga się to dzięki prostocie całej farmy, całego systemu zarządzania, o tym będę mówił za chwileczkę. Trzeba opracować odpowiednią metodykę wprowadzania zmian w konfiguracji, tak żeby dbać o spójność całego klastra.
Podobnie, trzeba używać skalowalnych metod konfiguracji, czyli takich, które działają i przy 100 serwerach, i przy 1000 też dadzą radę, może nie tak szybko jak przy 100, ale też będzie to w miarę do zaakceptowania. Też jest ważne utrzymanie spójnej konfiguracji w czasie, czyli tak jak mówiłem, ten system po postawieniu on ulega zmianom różnym i nie ma się co łudzić, że tutaj możemy opracowywać procedury, które powiedzmy będą starały się uporządkować jakoś te zmiany, natomiast jak przyjdzie awaria, to te procedury i tak się odkłada w kąt i na pewno znajdzie się ktoś, kto tych procedur nie przeczytał. Także potrzebne są takie narzędzia, które zadbają o to, żeby takie nieautoryzowane zmiany były gdzieś tam potem niwelowane. No i automatyczna ewidencja serwerów, tak jak powiedziałem, żeby ten informacje o lokalizacji, przeznaczeniu serwera gdzieś trzymać i w miarę automatyczny sposób update'ować. Czyli pierwsza zasada, tak jak powiedziałem, prostota. I z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej sprawdzają się właśnie proste, przy zarządzaniu farmami proste narzędzia. Wielu producentów oferuje narzędzia, które mają super GUI, drag and drop, oramy serwery, jedno kliknięcie i oraz 20 serwerów i tak dalej. Natomiast za tym GUI idzie komplikacja. O wiele prościej jest używać command line'a. Jest to jakby, ma się, nie ma tego, tej warstwy GUI jeszcze nad tymi narzędziami. Jest o wiele mniej miejsc, w których tak naprawdę można popełnić, w których może się zdarzyć jakaś tam awaria albo związana z wadliwym działaniem softu albo wynikająca ze skomplikowania tego narzędzia. Tak samo nasze systemy powinny być jak najprostsze, zajmować jak najmniej miejsca. Jeżeli nie potrzebujemy jakiegoś pakietu, to po prostu go nie instalujemy. Podobnie, jeżeli nie potrzebujemy na serwerze LVM-a, który jest teraz defaultowo instalowany, w przypadku farmy serwerów z reguły nie potrzebujemy, bo po co właściwie jest tych maszyn, powiedzmy ileś, nie potrzebujemy dodatkowej warstwy, która nam jakoś pozwala rozszerzać albo zmniejszać wolumeny, to tego nie instalujemy. Jeżeli mamy mały system i szybki, to bardzo szybko jesteśmy w stanie zdeployować kolejną farmę. Znaczy zdeployowanie, przerzucenie po sieci 3 giga, tak, systemu operacyjnego trwało wiele mniej niż przerzucenie 6 giga. Image systemów powinny być jak najbardziej uniwersalne, czyli niezależne od sprzętu. To fajnie jest, jak na przykład ten sam image można zdeployować i na przykład na Blade HP, i na PC-cie. I w przypadku Linuxa jest to w sumie do zrobienia przy kilku tam, powiedzmy, małych zabiegach. No i tak jak pisałem, szybki i prosty deployment maszyn, czyli no właściwie to jest prawie to samo, wiąże się z jak najprostszymi systemami. Jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian, to przyjęliśmy coś takiego, że każdy parametr serwera powinien być konfigurowany z jednego źródła. Czyli na przykład, jeżeli dany plik jest dostarczany z RPM-em, to nie powinien on być w żadnym wypadku zmieniany gdzieś tam w subversion i komitowany i checkoutowany przez memberów klastra, ani też nie powinniśmy, nikt nie powinien robić czegoś takiego jak ręczna edycja tych plików. I następna rzecz to jest kontrolowanie propagacji zmian. O co chodzi? Przy dużej liczbie serwerów, jeżeli na przykład zmieniamy jakiś parametr na 800 serwerach www gdzieś w http://.conf, to musimy go jakoś rozrzucić i w momencie rozrzucania tego pliku jest bardzo duża szansa, że któryś z naszych serwerów w farmie będzie w tej chwili down. Na przykład, nie wiem, ma kernel panic albo akurat został wyłączony na czas naprawy. I bardzo ważne jest to, żeby narzędzie, które rozrzuca takie konfiguracje, dawało nam odpowiedni output, że na tym serwerze to się na przykład nie udało, że trzeba będzie w terminie późniejszym to powtórzyć. Jeżeli nie mamy takiego outputu, no to w tym momencie, jak ten serwer wstanie, to wstaje ze starą wersją softu, ze starą konfiguracją i farma nam się rozjeżdża, jest tam jakaś niespójność, powiedzmy.
Jeżeli chodzi o skalowalne sposoby zarządzania, to tu się będę posiłkował przykładem, który kiedyś mieliśmy taką sytuację w Allegro, że deweloperzy mieli aplikację, która zajmowała w sumie ponad 3 giga, znaczy się, tak, dokładnie 3 giga. No i od dawna, jeszcze od czasów, jak to było tam kilkadziesiąt mega, funkcjonowało w sposób rozrzucania aplikacji w pętli for, tak, czyli for i in echo, lista hostname'ów, rsyncuj aplikację do katalogu slash aplikacja. No i zaczęło to po pewnym czasie intensywnego wzrostu i zmian w aplikacji powodować problemy, bo jak widać rsync tutaj idzie, real time jest 172 minuty, czyli tak naprawdę to są 172 minuty, gdzie nasza farma serwerów ma, część serwerów www ma już nową konfigurację, część serwerów www ma, znaczy nową wersję aplikacji, część serwerów www ma jeszcze starą i to trwa przez 172 minuty. I to jest przykład takiego nieskalowalnego rozwiązania. Myśmy to potem obeszli, już teraz sobie nie przypomnę, jak w każdym razie tego typu sytuacja była. No i to jest taki dobry przykład, który pokazuje, jak liczba, no taki przykład niedobrze skalowalnego rozwiązania. Jeżeli chodzi o utrzymanie konfiguracji spójnej w czasie, tutaj wyjdę z takiego twierdzenia, że życie w dziale adminów trwa tak od awarii do awarii. Czyli jest awaria, jest panika, działa się szybko, potem jest spokój, znowu awaria. I o co chodzi? Jak mamy awarię, to z reguły bierzemy jednego membera z farmy, go wypinamy i na przykład, nie wiem, jak jest awaria, coś się dzieje z PHP-em, tak, no to instalujemy na nim xdebuga, patrzymy, co się dzieje i tam działamy przez kilka godzin. Wreszcie znajdujemy źródło problemu, propagujemy zmiany na pozostałych memberów w farmie, no i już nie mamy siły, żeby odkręcić te zmiany, które narobiliśmy na tym testowym serwerze. I albo jesteśmy zbyt zmęczeni, albo o tym zapominamy i tak dalej. I fajnie by było mieć takie narzędzie, które będzie co jakiś czas sprawdzało, czy konfiguracja serwera się zmieniła i powracało z tą konfiguracją do jakiegoś ustalonego, powiedzmy, zestawu parametrów. Czyli na przykład jak nam ktoś usunął usera Apache'a, to w tym momencie to ta aplikacja będzie go tam dodawała. No i automatyczna ewidencja. Nie wiem, na ile wasze środowiska się często zmieniają. U mnie jest tak, że ilość serwerów w farmie często ulega zmianie, na przykład idzie jakaś akcja marketingowa, jest wdrażana jakaś nowa funkcjonalność, wtedy jest potencjalne zagrożenie, że load na przykład na farmie www skoczy w górę, dokładamy serwerów, okazuje się, że nie, zdejmujemy te serwery, ktoś zoptymalizuje kod aplikacji, można też odjąć serwerów od farmy. Bardzo często serwery zmieniają swoje przeznaczenie, dokładamy RAM, zabieramy RAM, dodajemy dysków, usuwamy dyski i rozwiązania, które typu Excel, że wpisujemy ręcznie te rzeczy, nie zdają egzaminu i dobrze jest mieć przynajmniej tam, gdzie się da, coś, co śledzi na przykład, że zmieniła się ilość RAMu w serwerze, że serwer przeniósł się z jednej kasty Blade do drugiej na przykład, albo zmienił swoją rolę. I teraz trochę o narzędziach, które używamy, właśnie wynikających trochę z tych praktyk, które przedstawiłem wcześniej. Używamy narzędzi, znaczy idziemy drogą Unixa, czyli mamy narzędzia wyspecjalizowane do różnych rzeczy, które kleimy razem skryptami ze sobą. Open source, właściwie nie, w tej chwili nie korzystamy z żadnego narzędzia komercyjnego, jeżeli chodzi o zarządzanie farmami serwerów. Jeżeli chodzi o utrzymywanie spójnej konfiguracji, takim głównym konfiguratorem do naszych serwerów, do farm jest Puppet, który działa w połączeniu, uzupełniany jest o Nagiosa. Puppet to jest język konfiguracji serwerów oparty na klasach. Zaraz pokażę na przykładzie, co on może robić.
Działa w architekturze client-server, czyli mamy serwer, na którym jest określana konfiguracja maszyny. Ta konfiguracja jest potem pobierana przez klienta, no i na niego aplikowana. W tej konfiguracji jest powiedziane na przykład, jacy userzy mają być pozakładani, jakie procesy mają chodzić, jakie pakiety mają być poinstalowane, no, kupa innych różnych rzeczy. Ten soft jest w sumie stosunkowo młody, ale jakieś pół roku temu, jak zaczynałem się nim zajmować, to właściwie źródłem jedynym informacji była strona ich, natomiast teraz już się całe community wokół tego stworzyło, bardzo dynamicznie się rozrasta. Różne gotowe recepty na konfigurację można ściągnąć i bardzo łatwo go zaadaptować. Natomiast czego brakuje Puppetowi, to takiego raportowania, czyli sprawdzenia, czy konfiguracja maszyny przebiegła poprawnie. No i to robi Nagios. Mamy czeki w Nagiosie, które mówią, Puppet skonfigurował maszynę, uruchamiany jest Nagios, patrzymy, czy coś ewentualnie poszło źle, czy nie. Jeżeli chodzi o samego Puppeta, to tutaj przedstawiłem taki przykład mały konfiguracji serwera HTTP. W pierwszej linijce tutaj mamy wymaganie, że ma być zainstalowany pakiet HTTP, że ma być obecny plik httpd.conf, że ma być ownerem root mod 6.4.4 w takiej ścieżce, że wymaga ten plik zainstalowanego pakietu HTTP i że ma być odpalona usługa httpd. Jeżeli musi być przedtem zainstalowany plik httpd.conf, jeżeli się zmieni coś w httpd.conf, to zrestartuj usługę httpd. Druga rzecz definiuje, druga klasa definiuje klienta NTP, czyli instalujemy pakiet NTP, upewniamy się, że chodzi, no i definiujemy sobie noda www.server.allegro.pl i ma inkludować klasę http-server, czyli skonfigurować wszystko to, include NTP, czyli skonfigurować wszystko to. Tak to mniej więcej, no oczywiście to jest taki bardzo, bardzo prosty przykład, natomiast jeżeli odpalimy sobie klienta Puppeta na tym www.server.allegro.pl, on tam to wszystko dokonfiguruje i dogra. Fajne jest to, że Puppet jest niezależny, działa na wielu systemach operacyjnych i składnia, którą używamy do opisu serwera, jest dla nich wszystkich bardzo podobna. Tam w przypadku FreeBSD zmienimy tylko nazwę pakietu, nie wiem jak w porcach tam wygląda, pewnie Apache albo coś takiego a reszta zostaje właściwie tak samo. Nie? No i klienty są na Fedorę, na BSD z tego co wiem, na Solarisa, na Ubuntu, Debiana, na Red Hata. Jeżeli chodzi o deployowanie maszyn, używamy System Imagera. Jest to jeden chyba ze starszych tooli dostępnych. Jak zaczynałem chyba swoją przygodę z klastrami jakoś w 2004 roku, chyba to on już był, nie było natomiast nic innego. Jest bardzo prosty, bazuje na... Serwery butują się po PXE, tak jak dokładamy nową kastę, to serwer butuje się z PXE. Całość imidżu jest deployowana przy użyciem rsynka albo torrentów, jeżeli ktoś chce duży performance. Przy małych zmianach udało nam się dorobić też support do kickstartów, do Red Hatów. Co jest bardzo fajne, czego nie znalazłem w innych serwerach, to jest to, że możemy sklonować jakiś serwer bez przerywania jego pracy, z małym zwiększeniem IO weightów ze względu na rsync, czy tam weightów sieciowych. Przydatne jest to wtedy, kiedy mamy jakiś tam mały serwis, który działa na dwóch serwerach i nie możemy żadnego z nich wyłączyć, a musimy zwiększyć RAM. To wtedy bierzemy, ściągamy z niego image live, bez jego wyłączania, deployujemy na szybszej maszynie, wyłączamy serwer źródłowy, włączamy tamten i wszystko działa. Parę razy tak robiliśmy i to rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonuje. Możemy update'ować image, jak już zainstalowaliśmy jakiś system, to możemy go online'owo, no na przykład też wprowadzić zmiany w image'u na serwerze System Imagera i puścić tą zmianę, zersynkować też klienta. Dodatkowo też jest shell do uruchamiania jednoczesnego komend na wielu maszynach, w wielu wątkach równocześnie. Niestety support jest, takim głównym celem jest Linux i Windows w ograniczonym stopniu. I tutaj
taki mały przykład tego system imidżera, co może zrobić. W pierwszej linijce ściągamy sobie na serwer system imidżera, klonujemy maszynę do obrazu test image. Tak naprawdę te imidże to są katalogi na dysku na serwerze system imidżera, czyli możemy się do nich część rzutować, zainstalować sobie Apache, wyjść, odpalić sesję SSH na klienta i odpalić komendę si update client, dociągnąć zmiany. I w tym momencie on sobie w tym momencie mamy zainstalowany na tym kliencie, z którego ściągaliśmy image, także ten pakiet HTTPD. Możemy, Apache 2, przepraszam. Możemy też zrobić SSH na innego klienta, który jest na przykład serwerem MySQL i zrobić znowu si update client server, system imager server agro.pl, image test image i zrobić z niego serwer w oparciu o ten test image, który może być akurat www.sem. Po rebucie sobie wstanie i działa. Tak naprawdę jest konieczny w tym momencie tylko jeden reboot tego serwera, który ma być, który ma z MySQL-a stać się www.sem. Po rebucie on wstaje jako zupełnie nowa maszyna. Jeżeli chodzi o performance, to na stronie system imagera widziałem taki test właśnie, który pokazuje, że tu jest 1190 klientów, przy użyciu torrentu były orane od gołego metalu, czyli bez systemu operacyjnego i zajęło to bodajże kilkanaście minut. Także jest to takie mocno skalowalne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o inwentory, to tu mamy dosyć śmieszną sprawę. Jest taki soft bardzo egzotyczny, który nazywa się Sauron. Śmiejemy się zawsze z tego, bo jego development zakończył się w 2005 roku i mówimy, że autor po prostu zrobił kompletny produkt, napisał go i stwierdził, że już on działa, jest w 100% funkcjonalny i to jest rzeczywiście prawda. No, na pierwszy rzut oka ten projekt, jak wejdziecie na stronę, w ogóle wydaje się taki zapyziały, ale jest to bardzo dobry software do zarządzania adresami IP i inwentory. Potrafi generować konfigi do DNS-u i do DHCP jednocześnie i przy okazji przechowuje również informacje o innych parametrach serweru typu system operacyjny, lokalizacja. Pod spodem działa Postgres, łatwo te tabelki w ogóle wszystkie jego rozbudowywać, także można dopisywać swoje rzeczy. Też dysponuje GUI, command line'em, co jest fajne na przykład, jeżeli przychodzi nam nowa dostawa serwerów i musimy MAC adresy dla dwóch szaf wpisać, tak żeby wygenerować im adresy w DHCP-ie, to wtedy bardzo łatwo się to skryptem robi. Jeżeli chodzi o userów, to stosujemy, nie odeszliśmy od kont lokalnych na rzecz IP-y. IPA to jest połączenie, bo jest rozwijane przez Red Hata, połączenie LDAP-a i Kerberosa w jedno narzędzie z konsolą przez GUI. I nie, tak jak powiedziałem, nie dodajemy już lokalnych userów, tylko serwery subskrybują się do IP-y i tam jest robione przyporządkowywanie grup do serwerów, dodawanie użytkowników. Także mamy centralne, to coś podobnego do Active Directory w Windowsie. Jeżeli chodzi o wersjonowanie, to jeżeli chcemy upgrade'ować jakiś software, mamy jakieś poprawki, to z reguły robimy je przez RPM-a bądź też apta. Mamy meta paczki, które tutaj na przykład w przykładzie jest paczka meta Allegro www. Ta paczka dociąga jako RPM wszystkie instalowana Yumem jest i dociąga wszystkie zależności potrzebne do tego, żeby został stworzony serwer typu www obsługujący Allegro. Mamy też paczki Allegro Cache na przykład. Wystarczy zainstalować jedną paczkę, ona dociąga wszystkie wymagane liby. Jeżeli chodzi o konfigi, to w skryptach startowych mamy wpisane, że checkoutują odpowiednią konfigurację ze SVN-a. I z reguły, jak są wprowadzane zmiany jakiekolwiek w konfiguracji, to jest najpierw commit gdzieś tam testy, potem commit do SVN-a i restart usługi. Zmiany są zasane, tak to mniej więcej wygląda. Można, znaczy się tak, można przez Puppeta wrzucać konfigi, jak najbardziej dystrybuować pliki.
Natomiast SVN ma bardzo fajny jest feature wersjonowania, że możemy zrobić diffa i po prostu... Też są wersjonowane. Natomiast z przyczyn organizacyjnych jest tak, że konfigi do demonów są wrzucone po prostu. Nie wynika to z przyczyn technicznych, tylko organizacyjnych. My nie chcemy, żeby pewne osoby miały dostęp do Puppeta, natomiast chcemy, żeby miały dostęp do innych rzeczy. No to na takiej zasadzie. To jest podyktowane organizacyjnymi kwestiami. Powiem tak, no... Ale chodzi ci o file system cały wystawiony przez NFS na przykład? Znaczy się nie, wiesz co, to jest tak, że chodziło ci o ten slajd z VMware'em pewnie. Tam VMware ma swój proprietary file system, który umożliwia dostęp read-write z wielu maszyn jednocześnie. Tak. A masz, to jest klaster homogeniczny, czy różne są? No właśnie, i to jest... Tak. Ja wiem, o co chodzi, natomiast mam znajomych, którzy mają taki klaster zbudowany, to jest obliczeniowy, co prawda, ale wiem, że przysporzyło im to bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o tuning tego współdzielonego file systemu. I druga rzecz jest taka, że jak nody na przykład im padała cała szafa, jak się tam 40 nodów butowało, no to w tym momencie przeciążały trochę im ten serwer. Aha. Tak. No jest, tak. Znaczy się, ja powiem tak, że kiedyś już, znaczy to było jakieś parę lat temu, robiliśmy właśnie testy takie ze współdzielonym storage'em i to było, może nie przetestowaliśmy tego wystarczająco dobrze, ale sprawiało to problemy, o, i po prostu odeszliśmy od tego. Natomiast teraz funkcjonuje to tak i wydaje się, że funkcjonuje dobrze, także... Po co zmieniać coś, co jest proste i dobrze działa? Przypuszczam, że to tak z takiego założenia wszyscy wychodzą. W jaki sposób ze współdzielonego systemu plików? Nie, w tej chwili nie. Natomiast jeżeli chodzi o VMware, to tak jak mówię, to jest ich file system i z tego co wiem, współdzielone systemy plików, takie nie wiem, jak chyba ty masz na myśli, czyli wiele nodów tak pogrupowanych w grupy wystawiających wspólny storage, to się nie nadaje chyba do tego typu zastosowań, bo tam jest zbyt duży narzut na operację I/O pojedynczo. Okej, rozumiem, dziękuję. Okej, to jadę dalej. I teraz na końcu chciałbym przedstawić, jak wygląda cały cykl życia serwera od momentu, jak przyjedzie do nas, czyli jest właściwie kawałem blachy aż do jego
śmierci, czy też pójścia na złom. Więc na początku, jak przyjeżdża do nas, powiedzmy, nowa kasta Blade'ów, to całość jest sprowadzana skryptami do Saurona, tutaj są MAC adresy wrzucane, jakieś inwentory typu RAM, procesory. Następnie całość jest deployowana system imagerem i system imager wrzuca taki podstawowy mały systemik, chodzi o to, żeby to było w miarę szybkie, który ma tylko klienta Puppeta zainstalowanego i klienta NTP, ponieważ Puppet wysyła certificate request do Puppet, Puppet klient wysyła certificate request do Puppet serwera, także czas jest tam ważny wygenerowania tego certa. Ta maszyna butuje się, zgłasza się do Puppeta, w Puppecie podpisujemy certyfikat, wrzucamy maszynę do konkretnej klasy nodów, czy tam www, czy cache, czy baza danych. Całość się konfiguruje, zgłasza się do IP-a z automatu. W IP-ie, jeżeli są potrzebni jacyś niestandardowi userzy, to dorzucamy ich. No i na końcu trafia do zespołu noc, który ma Nagiosa i patrzy, czy cały serwer świeci się na zielono. Jeżeli się świeci, no to maszyna idzie na produkcję. I ten proces tutaj, monitorowanie IPA, to się Puppet co pół godziny sprawdza, czy jest poprawna konfiguracja, tą konfigurację wrzuca, IPA autentykuje userów i to kółko tutaj się kręci, aż do czasu, kiedy serwer idzie na złom. I ostatni slajd, dlaczego open source? Mieliśmy kilka doświadczeń z narzędziami komercyjnymi. I z reguły, ja byłem tą osobą, która to testowała i moje odczucie było takie, że marketingowcy bardzo często mówili, że to jest w ogóle wszystko panaceum na wszystkie środki, super, na wszystkie problemy, super, w ogóle kombajn wielki, natomiast to, że to jest kombajn, to powodowało to, że ja się musiałem przez 3 tygodnie przedzierać przez dokumentację, żeby znaleźć ten zestaw feature'ów, które mnie akurat interesują, reszty nie używałem, musiałem postawić tam 5 serwerów przy okazji na bazę danych, jakiś Tomcat, coś takiego, żeby to w ogóle chodziło. Po pewnym czasie okazywało się z reguły, że to narzędzie ma na przykład tak skomplikowany układ tabel w bazie danych, że nie możemy wykonać jakichś raportów swoich, czyli jedynym wyjściem było tak naprawdę zgłoszenie się do vendora. Wychodziły jakieś bugi, o których mówiono, że tam będą poprawione w następnej wersji, na następną wersję nie było licencji. No i tak to się kręciło. No i następna rzecz też wzrost popularności wirtualizacji, czyli na kilkudziesięciu maszynach tak naprawdę możemy zainstalować kilkaset i na każdą z nich przy komercyjnym rozwiązaniu z reguły potrzebny jest agent, za którego trzeba płacić. No i te koszty nam rosną. I doszliśmy do takiego wniosku, że po prostu każde data center rządzi się swoimi prawami i każdy serwis, każda firma powinna chyba wziąć i swoje takie narzędzie pokleić z tego, co jest. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. W jaki sposób sobie radzicie z wydajnością baz danych? Bo je się z reguły najczęściej skaluje. Wydajność baz danych, to nie jest do mnie pytanie chyba. Tylko do bazodanowca. Mamy cały dział, który się zajmuje bazami danych. Bo rozumiem, że jeśli to są serwery WW, to najczęściej multiplikuje. Tak, to jest tak, natomiast jeżeli chodzi o bazy danych, bardzo często mamy requesty dołożyć RAM-u albo przenieść nasze przeprocki. Rozumiem, czyli tradycyjne problemy. W takim razie dziękujemy panu bardzo za wykład.